oferują swoje usługi, jeśli chodzi o zakładanie podsłuchów, a po drugie, no, chodzi wyłącznie o przypadki, w których sądy wydawały zgodę na zakładanie podsłuchów w związku z jakąś sprawą, która się toczyła. Państwo, które ma być bezpieczne, tego rodzaju rzeczy robi. Wszystkie państwa tego typu rzeczy robią. Od Stanów Zjednoczonych po Japonię. Polska też nie jest tutaj żadnym odmiennym bytem. W związku z tym chcemy też to pokazać. Tam, gdzie sąd dawał zgodę na podsłuch, tam on był zakładany. No więc teraz do sądu niech mają pretensje ewentualnie ci, którzy chcą tę sprawę badać. To jest badanie sprawy, jak działa skutecznie państwo polskie, zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom. To panie profesorze, na koniec w takim razie pytanie dotyczące spodziewanego na dzisiaj głosowania. Dziś mają zostać odwołani wszyscy członkowie komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce. Wczoraj Donald Tusk mówił o naruszaniu interesów, no między innymi fundamentalnych interesów, jakie mamy mieć między innymi z Rosją. Czego się pan spodziewa? Co oznacza odwołanie członków komisji, niepowoływanie nowych w kontekście tego, jak wygląda ustawa o tej komisji? Mamy minutę. Panie redaktorze, to oznacza kontynuację resetu. To oznacza kontynuację zawiadywania na ziemiach polskich kondominium niemiecko-rosyjskiego przez Donalda Tuska. Pan zrobił z tego znakomity film wraz z panem profesorem Senckiewiczem. On dokładnie pokazuje, w jaki sposób wyglądało zarządzanie kondominium niemiecko-rosyjskim na ziemiach polskich przez Tuska. I on chce to po prostu kontynuować. Tyle, nic więcej. Profesor Przemysław Czarnek. Dziękuję uprzejmie. Poseł na Sejm, były minister edukacji i nauki. Dziękuję bardzo. Jacek Liziniewicz w Gazecie Polskiej codziennie pisze: PiS nie boi się komisji Tuska. Prawo i Sprawiedliwość będzie zgłaszać własnych członków komisji śledczych. W każdej z nich posłowie PiS chcą mieć po 4 przedstawicieli, co ma wynikać z przepisów o komisjach śledczych. Wczoraj Przemysław Czarnek zapowiedział, że w przypadku wyborów kopertowych PiS będzie udowadniało, że działania samorządowców Platformy Obywatelskiej, koalicji Rafała Trzaskowskiego doprowadziły do zmarnowania kilkudziesięciu milionów złotych. Słyszeliśmy to też przed chwilą. Jacek Liziniewicz jak patrzy na to w tym sensie? 3 komisje śledcze, w każdej w zasadzie możemy pokazać podobne tropy. Znaczy, ja myślę, że jest to jakiś przejaw bezsilności mimo wszystko polityków Platformy Obywatelskiej. Bo proszę zwrócić uwagę, że oni przez 8 lat przekonywali własnych wyborców i w ogóle Polaków, że PiS dopuszcza się jakiejś niebywałej grabieży majątku narodowego. Jakiś mieliśmy... Wszystko miał PiS kraść, to miały być miliardy złotych, które PiS chował sobie do kieszeni. No i pierwszą komisję śledczą, jaką robi, jest w sprawie wyborów korespondencyjnych, gdzie można powiedzieć różne rzeczy, ale nie polega ona na tym, że jako żywo Jacek Sasin włożył sobie do kieszeni 70 milionów złotych, tylko państwo z powodu działań różnych polityków, w tym różne sobie osoby przypisywały to, że do tych wyborów ostatecznie nie doszło, no zmarnowało rzeczywiście 70 milionów złotych. Więc no czym to jest? No gdzie są te wielkie afery, które miały być, gdzie to miało być, przecież słyszeliśmy przy okazji konsolidacji Orlenu z Lotosem. Spokojnie, no słyszymy, że wszystko po kolei, że fuzja Orlenu z Lotosem ma być przedmiotem kolejnej ewentualnej, tylko tam chyba nie ma jeszcze jasności. Jakie to... Wydaje się, że to po prostu chodzi o to, żeby zrobić jakąkolwiek komisję, sprawić wrażenie, że się cokolwiek robi. W tle oczywiście wymieniać stołki, zastępować jednych drugimi i rozpocząć grabież majątku narodowego, bo to zawsze tak wygląda po prostu. Wczoraj słyszeliśmy i cytowałem fragment tekstu, zdaje się, w dzienniku Gazecie Prawnej, o ile pamiętam, że z powołaniem komisji muszą czekać posłowie większości Donalda Tuska i przystawek do przejęcia telewizji publicznej, bo przecież nie robią tych
tych komisji śledczych samych dla siebie, no to jest, muszę powiedzieć, paradne sformułowanie. No i trochę to rozumiem w perspektywie tego, co słyszeliśmy wczoraj w Sejmie, no bo trudno wyobrazić sobie zrealizowanie celów pana Donalda Tuska, jeśli no będzie istniało jakieś medium, czy będą istniały media, które będą wskazywały, jak wyglądało organizowanie wyborów korespondencyjnych w Polsce, kto był przeciwny, kto mówił, że nie należy ich organizować, no i kto wreszcie później i z jakiego powodu stwierdził, że te wybory wywalił. Cezary Krzysztopa. No, Donald Tusk jest przyzwyczajony, że w trakcie jego rządzenia rządzi tak zwany, w strefie medialnej rządzi tak zwany front jedności przekazu, że oto wcześniej Gazeta Wyborcza, a później TVN narzuca jakiś temat, a potem wszystkie media powtarzają jak za panią matką. I na pewno jest dla niego bardzo niewygodną sytuacją, w której mogą istnieć media, duże media, które mogą kwestionować przekaz frontu jedności przekazu. No, samo powoływanie tych komisji jest swego rodzaju rytuałem. Każda nowa władza, która przychodzi, powołuje komisje, które mają rozliczyć władzę poprzednią, a najczęściej te komisje tracą zainteresowanie, a jeżeli się mówi o powoływaniu już tam w sumie nawet nie wiem ilu, 158 komisji, to ludziom bardzo szybko, podejrzewam, zacznie się mylić, co, kto, w jakiej komisji i tak dalej, aczkolwiek uważam, że no, samo istnienie komisji śledczych, czy prawo do tego, żeby obywatele mogli zajrzeć trochę za kulisy władzy, a tak się zwykle dzieje, nawet biorąc pod uwagę no, takie złośliwe polityczne niezwykle motywacje powoływania komisji śledczych, no i jakoś istnieje i myślę, że to samo w sobie nie jest złe, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość do tego podchodzi konstruktywnie, chcąc powoływać swoich członków, no to tym lepiej. Bardzo ciekawy pomysł powoływania i zresztą ten aspekt prawny, na który zwraca uwagę profesor Czarnek, niezwykle ciekawy, a uzupełnieniem z pewnością tych komisji mogłyby być prace zespołów parlamentarnych, są również doświadczenia wcześniejsze, które poszerzyły naszą wiedzę w fundamentalnych i kluczowych kwestiach, nawet w czasie, kiedy układ polityczny w Polsce był zabetonowany i nie było większości do badania, na przykład spraw związanych z 10 kwietnia 2010 roku. Mamy wypowiedź, mamy dotyczącą Komisji Badania Rosyjskich Wpływów, materiał dotyczący tej sprawy. Mamy tweeta. Rafał Bochenek na ten temat na Twitterze napisał następującą rzecz. Bardzo proszę. Oni narażają nawet w takiej sprawie jak protest kierowców, narażają nasze fundamentalne interesy w relacji z Ukrainą, Rosją, Europą. Przepraszam, Donaldzie Tusk, a jakie my mamy wspólne interesy z Rosją? Znamienna jest ta wypowiedź, zwłaszcza w kontekście jutrzejszych planów Platformy odwołania członków Państwowej Komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich w Polsce, tak zwanej Lex Antyputin. Wygląda na to, że Tusk nic a nic się nie zmienił, a polityka resetu z Rosją, taką jaka ona jest, będzie kontynuowana. No cóż, jakie interesy z Rosją robił Donald Tusk, no bo Donald Tusk powiedział my, ale nie powiedział, kim są ci my, o których mówi. No, o tym, że Donald Tusk realizował takie interesy, to wiemy choćby z pisma Igora Sieczina, który pisał o porozumieniu pomiędzy Putinem a Tuskiem. I że te sprawy powinny zostać w mocy niezależnie od tego, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku, a później podpisane zostały na przykład porozumienia gazowe. Ale to są zaskakujące słowa w kontekście tego, co właśnie dzisiaj ma się wydarzyć. Dziś ma zostać zlikwidowana de facto Komisja Badająca Rosyjskie Wpływy w Polsce. Jacek Wrona, bardzo proszę. No, to co mówiliśmy, no, smutna sprawa, jeżeli zostanie sparaliżowane, bo to rzeczywiście jedna chyba z nielicznych komisji, która miała szansę do czegoś dotrzeć i ewentualne sprawozdanie, czy ewentualne obrady coś by za sobą niosły, bo jeżeli chodzi o te wcześniejsze, to będzie spektakl. One zazwyczaj są bardzo niewydolne, te komisje. Z drugiej strony, na przykład tak jak komisja w sprawie Pegasusa, ona w dużej części będzie musiała zostać chyba utajnione obrady niejawne ze względu na materię, gdzie posługujemy się tutaj w dużej części materiałem niejawnym, a jeżeli on zostałby odtajniony,
no to naprawdę nie byłoby to, podejrzewam, korzystne dla tych, którzy chcą powołania tej komisji, bo tam mogą różnego rodzaju bardzo ciekawe rzeczy się pojawić. Inne, tak jak wizowa w gruncie rzeczy, no jeżeli faktycznie chodzi tam o 276 czy 8 wiz, no to przecież to jest jakaś wydmuszka. No, jakie, no największy człowiek obecnie w Europie, czy najważniejszy człowiek w Europie, no chyba robi przedpole. Ponieważ okazuje się, że znowu mamy bardzo istotne interesy z Rosjanami, tudzież Ukraińcami, chociaż nie wiem, jak to się jedno się zrobi. I oczywiście z naszymi partnerami na Zachodzie, czyli tutaj no, musimy spodziewać się, czy być może jest to zapowiedź resetu 2, no i trzeba by to... Ja się zastanawiam, czy byłby to w istocie reset 2, bo przecież nie trzeba tutaj mieć pamięci słonia, żeby pamiętać, że to całkiem niedawno padła bardzo konkretna propozycja ze strony Niemiec. Pisał o tym Bild w dużym tekście, że musi zostać zakończony i zamrożony. Są dwie wersje. Albo zostaną przeprowadzone rozmowy pokojowe pomiędzy Ukrainą a Rosją i zaakceptowany zostanie obecny przebieg linii frontu, czyli Rosja po prostu dokona rozbioru Ukrainy. To jest jedna opcja. I druga opcja, że nie będzie rozmów pokojowych, tylko zostanie zamrożony konflikt. Więc z punktu widzenia terytorialnego będzie to dokładnie to samo. To jest niemiecka propozycja. No i ta propozycja jednocześnie pada w tym samym czasie, kiedy Niemcy mówią, że należy przyjąć Ukrainę do Unii Europejskiej, ale pod warunkiem, że państwa takie jak Polska zgodzą się na reformę traktatów i rezygnacji z zasady weta, z zasady jednomyślności. To w tym samym czasie te propozycje się pojawiają, a jednocześnie ten stary reset zakładał budowanie wspólnej przestrzeni geopolitycznej od Władywostoku po Lizbonę i ta koncepcja nigdy nie została unieważniona. No a skoro zostanie zamrożona albo zakończona wojna na Ukrainie rosyjska i skoro wszyscy się dogadają, skoro sprawy zostaną załatwione, to co będzie stało na przeszkodzie temu, żeby ten reset budować? Ale to będzie ten sam reset, o którym trwały rozmowy w latach 2007-2014. Jacek Lidziniewicz, komentarz. No tak, i wtedy w takim scenariuszu wszyscy po raz kolejny przekonalibyśmy się, że Europa Zachodnia, ale również Polska nie jest zdolna do wyciągania wniosków żadnych. Zresztą te zapowiedzi, ja mam wrażenie, już się, bym powiedział, materializują. One się materializują na razie w sferze informacyjnej. Proszę zwrócić uwagę, że Ukraina jako państwo jest jaka jest, ale jakoś tuż po ataku na pełnoskalowym Rosjan na Ukrainę w 2022 roku nie dyskutowaliśmy o tym, że jest to kraj pełen korupcji, gdzie pomoc jest marnowana. O tym w ogóle jakby nie było mowy, jakby nie zwracaliśmy na to uwagę. A z jakichś przyczyn od 2 miesięcy pojawiają się wrzutki o olbrzymiej korupcji na Ukrainie i o tym że ta pomoc jest w dużej mierze marnowana. W moim przekonaniu jest to robienie przedpola do tego, przygotowanie, żeby wycofywać się pomału z pomocy Ukrainy. Cezary Krzysztopa, jednym zdaniem na koniec, bo jesteśmy... Czyli Donald Tusk, czyli inaczej mówiąc, Donald Tusk będzie pomagał tak jak w 2014 roku, czyli w ogóle. Cezary Krzysztopa na koniec. Ta korupcja na Ukrainie rzeczywiście jest, natomiast zgadzam się w tym zakresie z redaktorem Dziniewiczem, że wyczuwa się taką tendencję do tego, żeby tą Ukrainę przymusić do jakiegoś takiego zgniłego kompromisu i to jest również dla nas olbrzymie zagrożenie, ponieważ eksperci oceniają, że od 2 do 10 lat zajmie Rosji odbudowa potencjału militarnego i bardzo poważni ludzie mówią o tym, że wtedy może zagrozić Polsce i nie wydaje mi się, żeby ci, którzy sądzą, że Niemcy nas obronią, Bundeswehra nas obroni, żeby mieli rację. Nie, to my mamy bronić. Przypominam, że to w jednym z wywiadów Frankfurter Allgemeine Zeitung Mirosław Różański powiedział, że to polska obrona przeciwlotnicza ma przede wszystkim bronić
w takiej sytuacji ma bronić po prostu Berlina. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Wspomniał o rakietach lecących na Berlin. Cezary Krzysztopa, Jacek Wrona, uchwała na koszulce jest. Jacek Liźniewicz, dziękuję uprzejmie. Michał Rachon, kłaniam się. Do zobaczenia. Dalej bracia do Bułata, wszak nam dzisiaj tylko żyć. Pokażemy, że Sarmata umie jeszcze wolnym być. Pokażemy, że... Czas na kolejną porcję informacji w TVP Info. Adam Giza, witam i zapraszam. Dziś ciąg dalszy posiedzenia Sejmu. Posłowie będą głosować m.in. w sprawie odwołania ekspertów zasiadających w Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w Polsce. Celem powołania grupy ekspertów przez rząd Prawa i Sprawiedliwości było zbadanie wpływów rosyjskich na decyzje organów państwowych w latach 2007-2022. Wszystko wskazuje jednak na to, że do rozpoczęcia prac komisji nie dojdzie. Posłowie wysłuchają także m.in. informacji premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie protestów polskich transportowców i rolników na granicy polsko-ukraińskiej. Zajmą się obywatelskim projektem dotyczącym zmian sposobu wynagradzania niektórych pracowników ochrony zdrowia. Lider Koalicji Obywatelskiej, pytany wczoraj przez dziennikarzy w Sejmie o protest przewoźników na granicy z Ukrainą, wyraził swoje obawy o fundamentalne interesy z Rosją. Oni narażają nawet w takiej sprawie jak protest kierowców, narażają nasze fundamentalne interesy w relacji z Ukrainą, Rosją, Europą na szwanki. To taki bardzo poważny. Polska suwerenność nie jest zagrożona przez Brukselę czy Unię Europejską. Polska suwerenność może być zagrożona przez Rosję, przez konflikt, przez agresję rosyjską, przez niekompetencje polskich pisowskich polityków. Ja należę do tych sceptyków i ostrzegałem i będę w Brukseli, jeśli zostaniemy zaprzysiężeni, to będę też w Brukseli tłumaczył, że to jest czas na bardzo ambitną politykę europejską, ale niekoniecznie na takie zmiany w traktatach, jakie zasugerowano w pracach parlamentu. Słowa wypowiedziane przez Donalda Tuska komentowali politycy w programie Za czy Przeciw. Nie jestem rzecznikiem Donalda Tuska. No, myślę, że się przejęzyczył. No. Przejęzyczył się. Myślę, że to lapsus. Nieraz się tak zdarza. Że nic się kompletnie nie zmieniło. Lata płyną, a Donald Tusk wciąż jest cały czas taki sam. Polityka resetu w najnowszej odsłonie. Wspólne jakieś fundamentalne interesy z Rosją. Tu pan poseł jeszcze mówi, że Ukraina i Rosja to właściwie to samo. No naprawdę, proszę państwa, to pokazuje, że brniemy dalej dokładnie w to samo, co było przed 2015 rokiem. Z kolei kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział, że chce zakończyć trwającą rok ciszę na łączach telefonicznych z Władimirem Putinem. Jak relacjonuje portal Deutsche Welle, podczas dyskusji publicznej w Nuthal, niedaleko Potsdamu, kanclerz Niemiec stwierdził, że będzie rozmawiać z Putinem. Scholz nie podał jednak, kiedy ta rozmowa miałaby nastąpić. Zdaniem niemieckiego polityka, w przypadku Putina nie można postępować w stylu, tu cytat, pójdę i wypiję kawę, a na końcu dojdziemy do porozumienia. W tej chwili Putin nie sygnalizuje w jakikolwiek sposób, że jest gotowy na jakąkolwiek dyskusję, dodał kanclerz Niemiec. Scholz i Putin ostatni raz rozmawiali przez telefon 2 grudnia 2022 roku. Kanclerz wielokrotnie powtarzał, że jest zasadniczo gotowy do zaangażowania się w dalsze rozmowy, ale że również Putin musi wykazać chęć takiego ruchu. Na koniec serwisu opozycja, która szykuje się do przejęcia władzy, która wciąż szuka rozwiązań, jak wprowadzić zmiany lub doprowadzić do likwidacji TVP. Brak mediów publicznych, zdaniem ekspertów, prowadziłby do zaburzenia pluralizmu. Pomysły, o których do tej pory słychać, są pozbawione podstaw prawnych. Przypominamy, że Telewizja Polska nagłośniła wiele afer, o których inne media milczały. Nowy tydzień, nowa afera. Moja ostateczna propozycja 450 zł. A nie możemy napisać, jak się spróbujemy. Ja tam nie możemy napisać, jak się spróbujemy. Po raz pierwszy spotykam się z żądaniem wymierzenia dziennikarzowi kary więzienia za to, co opublikował. Myślę, że Roman Giertych jest przekonany, że należy do nadzwyczajnej kasty, która nie podlega żadnym regulacjom prawnym. TVP Info. Wiesz więcej.
Ta informacja kończy to spotkanie, ale już za chwilę na antenie Ewa Bugała i program Minęła Ósma. Warto pozostać. Dzień dobry, Ewa Bugała. Witam bardzo, bardzo serdecznie w programie Minęła Ósma w polskiej telewizji. Witam naszych gości. Z nami są Anna Górska, senator Partia Razem, Klub Lewicy. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Profesor Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki. Witamy. Witam. I na łączeniu również są z nami Teresa Pamuła, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. I Zbigniew Ziejewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, Trzecia Droga. Dzień dobry, witam serdecznie. To szanowni państwo, dzisiaj Sejm ma się zająć między innymi głosowaniem nad odwołaniem członków Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Posłuchajmy. Będziemy się też zajmowali między innymi odwołaniem członków komisji powołanej przy okazji ustawy Lex Tusk. Mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, sytuację, w której imperialistyczna Rosja toczy wojnę na Ukrainie. Wiemy o tym, że w wielu krajach Europy Rosja wykorzystywała swoje wpływy. Mamy wiele przypadków z naszego najbliższego sąsiedztwa, z Niemiec. Wydawałoby się, że badanie, czy takie wpływy na przestrzeni ostatnich lat były w Polsce, jest w interesie całej klasy politycznej, ale nie. Donald Tusk nakazuje kontrolowanej przez siebie większości utrącić takie działania, bo można się domyślać, że po odwołaniu członków komisji nie doczekamy się szybko powołania nowych. Chodzi o to, żeby uniemożliwić działania komisji. Wyjaśnienie tych wpływów, zbadanie tych wpływów powinno być w interesie całej klasy politycznej. Panie ministrze, tak pan uważa również? No, oczywiście tak, bo to ma dwa wymiary. Jeden, ten wymiar odnoszący się do przeszłości, a więc uwikłania części klasy politycznej we współpracę, czy też w to, co nazywamy, czy nazywaliśmy polityką resetu, a więc tej bardzo bliskiej współpracy z Rosją w kontekście no, wymuszone często takiego działania również via Berlin, jeśli chodzi o te działania. I to jest ten wymiar odnoszący się do przeszłości, ale to, o czym pan Radosław Fogiel, pan przewodniczący, pan poseł również powiedział, to jest wszystko to, co mieści się w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. I pamiętajmy, ta agresja trwa od roku 2014 i szczególnie ten okres jest istotny i ważny, i skala tych zaniedbań właśnie w tym pierwszym okresie tego konfliktu, tej wojny zaniedbań, to jest tak naprawdę współpracy wprost z Rosją. No ale panie ministrze, tutaj już uprzedzę, zanim zapytam polityków jeszcze obecnej opozycji, o ten fakt, o to, o czym mówi Szymon Hołownia, marszałek Sejmu. Od czego mamy służby? Po co ta komisja? Służby to powinny zbadać, wszystko powinniśmy wiedzieć. To jest przecież zjawisko, które obserwujemy, jeszcze raz powtórzę, od bardzo wielu lat. Uwikłania klasy politycznej właśnie w ten proceder, ten proces, który łączymy z pojęciem resetu, a więc takiej polityki przyjaźni z Rosją, która była państwem agresywnym, agresorem, bo warto przypomnieć nie tylko Gruzję, ale wcześniej Czeczenię, ale wszystkie te działania mieszczące się w tej przestrzeni tych terytoriów, które państw obecnie niepodległych, a które kiedyś należały wprost do Imperium Sowieckiego. Putin realizuje politykę włączania z powrotem tych terytoriów wprost do terenu Federacji Rosyjskiej. Więc jeśli mówimy właśnie tutaj o tym, dlaczego nie wystarczą służby. Służby, owszem, są istotne i ważne. Służby operacyjne, które zajmują się bezpośrednio agenturą i agenturą wpływu Panie na terenie Polski. Nawiązał pan Polski do polityki resetu. Ciekawe słowa padły wczoraj w Sejmie i powiedział je Donald Tusk. Posłuchajmy.
Trwa protest przewoźników na przejściu granicznym w Dorohusku. Według zapowiedzi rzecznika rządu Piotra Millera, dzisiaj na miejscu ma się pojawić minister infrastruktury Alvin Gajadur. Opozycja wykorzystuje tę sytuację do ataku na rząd. Oni narażają nawet w takiej sprawie jak protest kierowców, narażają nasze fundamentalne interesy w relacji z Ukrainą, Rosją, Europą na szwanki. No interesy z Rosją. Tutaj padło, ja nie słyszałam dementowania tych słów. No właśnie, nikt nie dementuje tych słów, a z drugiej strony nawet gdyby przyjąć, że jest to taka pomyłka freudowska, więc wynika z takiego głębokiego przekonania Donalda Tuska, że jednak ta Rosja jest istotna i ważna dla niego, jeśli chodzi o współczesną scenę międzynarodową. No to nawet gdyby powiedzieć, że to jest takie freudowskie, to jednak słyszymy, że to Radosław Sikorski ma być ministrem spraw zagranicznych. Radosław Sikorski, który jest symbolem z jednej strony resetu z Rosją, a z drugiej strony wypchnięcia Stanów Zjednoczonych właśnie z Europy, a szczególnie z Polski, bo przecież to jest sprawa również i tarczy antyrakietowej, ale to jest ta sławetna wypowiedź do Ukraińców, kiedy powiedział, że jeśli się nie poddadzą, to zostaną zamordowani. To są później te teksty na Twitterze dotyczące wysadzenia Nord Streamu. No to jeśli nawet, jeszcze raz powtarzam, była to pomyłka, to te działania, z którymi mamy do czynienia, to są jasne. Czy pani jest zaniepokojona narażaniem interesów z Rosją? No, takie słowa padły. I co z tą komisją? Ja nie uważam, że mamy jakieś interesy z Rosją w tej chwili, więc nie wiem, co mielibyśmy narażać. Natomiast ja niespodziewanie zgodzę się z panem posłem Foglem, bo uważam, że tak, komisja powinna działać, powinien być wymieniony jej skład i to uważam, że to głosowanie, które się dzisiaj odbędzie, jest absolutnie słuszne, ponieważ obecny skład komisji zdaje się, że po prostu nic nie robi, odkąd został powołany, bo nie widać żadnych efektów pracy, ale no, powinna zarzuty, ta senator, komisja... Że to w kampania się toczy, że to no będzie dobrze, ale jednak powołano 9 osób do tej komisji, te osoby pobierają wynagrodzenie przez ten czas i nie pracują. Pracują. Więc okej, no to ja nic nie wiem o tym, żeby jakieś były efekty tej pracy. Pan pewnie ma głębszą wiedzę jako członek rządu. Nie jest długo, natomiast absolutnie należy wymienić członków tej komisji, ponieważ wiemy doskonale, że byli oni wybierani według absolutnie politycznego klucza, którzy mieli przygotować jakieś tam wnioski jeszcze być może w czasie kampanii pod założone tezy przy powoływaniu tej komisji. Ale ja uważam, że tak, ta komisja powinna zostać, jej skład powinien zostać zmieniony, być może powinien zostać przeformułowany zakres jej działania, ale powinna absolutnie wyjaśnić, czy dochodziło do wpływów rosyjskich, chociażby przez ostatnich 8 lat w Polsce, kiedy od 2007 do 2022 miało wyjaśniać. Taki jest zakres. Tak, ja się absolutnie zgadzam. Więc ja bym była za tym, żeby naprawdę wyjaśniono przede wszystkim te wpływy przez ostatnich 8 lat, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy prowadzono agresywną politykę antyunijną w Polsce, która była tak naprawdę na korzyść Rosji. Skłócanie Polski z Unią Europejską, stawanie zawsze w opozycji do tego, co proponuje Unia. Te zabiegi Mateusza Morawieckiego, który jeździł, zgadzał się na wszystko, przyjeżdżał do Polski, rozpętywał awanturę. Zgadzał się, czy nie zgadzał, bo ja już się pogubiłam. No, prowadził naprawdę politykę dwóch twarzy w tym czasie, co służyło de facto tak naprawdę tylko zaostrzaniu w Polsce nastrojów antyunijnych, co ewidentnie jest zgodne z oczekiwaniami Władimira Putina. Więc ja bym była za tym, żeby naprawdę wyjaśnić to, jakie pani były wpływy rosyjskie nie wiem, na polityków w ostatnim czasie, no bo żeby mówić, że tu była... Nie z Konfederacją, żeby było jasne. Prorosyjska, to w jaki sposób? Tak naprawdę polityka resetu, to wiemy, jakie to były lata, tak? To były rządy PO-PSL, to był ten czas. Państwo upieracie się przy polityce resetu. Ona tak została nazwana. Ja się do tego nazwana. Nie będę odnosić, ona została tak nazwana przez waszych nie, publicystów. Absolutnie tak. Nieprawda. Bronisław Komorowski mówił o resecie. Dobrze, natomiast polityka się nie skończyła w 2015 roku. Trwała nadal. Pan się odwołuje do 2014 roku, ale przecież stosunki Polski z Rosją nie zostały zerwane przez rząd. Ja
ja tu z panią poseł całkowicie... 2015. Ale ja się... Była prowadzona polityka, która trwała, a po wybuchu wojny w Ukrainie rzeczywiście rząd stanął murem za Ukrainą i słusznie wszyscy stanęliśmy. Natomiast uważam, że należy wyjaśnić wszystkie wpływy, które miały miejsce od 2000. Jedno zdanie. Pani redaktor, szanowni państwo, ja całkowicie się zgadzam z panią pani senator. Dlaczego? Dlatego, że przypomnę, że dopiero po właśnie tej agresji pełnoskalowej okazało się, że Unia Europejska ustami i Borrella, który odwiedzał Putina, ale i później pani szefowej komisji Ursuli von der Leyen podziękowała Polakom, że wtedy, kiedy Unia parła do bliskiej współpracy z Rosją, rząd polski, właśnie gdzie większość miał rząd polski, czyli Zjednoczonej Prawicy, bardzo wyraźnie dystansował się wobec Rosji i wskazywał Europie na to niesamowicie wielkie zagrożenie płynące z Rosji. I podziękowano, ale jeszcze niestety nie przeproszono za to, więc ja się zgadzam. Komisja rzeczywiście powinna się tym zająć, żeby pokazać... Oficjalnie, a jednocześnie żeby sprzedawano nie, na przykład wizy, które umożliwiały obywatelom krajów trzecich wjazd do Unii Europejskiej, co było niejako też realizowane. O tych ponad 200 przypadkach, gdzie jest badane przez prokuraturę przyspieszenie, tak? Tak, bo pani chyba ma na myśli... Ale o tym wiemy w tym momencie, jeżeli chodzi o prokuraturę. Ale też wiemy, że to śledztwo nie było prowadzone Bardzo dobrze, że pani o tym powiedziała. Przypomnijmy wczorajsze słowa pana ministra Jabłońskiego, który pokazywał, jak rok po roku, również w roku 2014, kiedy już doszło do agresji, ta liczba wiz wydawanych przez MSZ w wydaniu Radosława Sikorskiego sięgała prawie 200 tysięcy dla obywateli Rosji. Zmierzam do gości na łączeniu. I w tej formie outsourcingu. Zbigniew Ziejewski, panie pośle, pytanie do pana zatem o komisję śledczą może na początek, bo tutaj pani senator powiedziała, że jest za tym, żeby badać te wpływy rosyjskie, no ale takich zapowiedzi w tym momencie nie ma w Sejmie. Słyszymy wyłącznie o odwołaniu członków, o tym, że ta komisja nie jest potrzebna. A pan uważa, że jest potrzebna? Ustawę żeśmy wprowadzili 14 kwietnia 2023 roku. Tam określiliśmy cele i zadania pracy tej komisji. I ja osobiście jako poseł nie widzę efektów pracy tej komisji, bo przez tyle miesięcy ta komisja mogła już pokazać, przesłuchać kogoś, jakieś zadania sobie powinna postawić. Tych efektów nie widać i dlatego nowy rząd, nowa koalicja i nowe partie demokratyczne, które będą tworzyły ten rząd, uważają, że są inne ważne cele w tej chwili do zbadania, między innymi afera Pegasusa. I my stawiamy sobie... A to nie sobie jest ważne, nowe... te wpływy rosyjskie? To jest ważne, oczywiście jest to ważne, powinniśmy to zbadać, ale jeżeli już, to powinna powstać komisja w nowym składzie i to nowi posłowie powinni decydować o tym, w jakim zakresie powinniśmy badać ten wpływ rosyjski. Nie posłowie, tylko, oczywiście, że tak. Tylko... Panie pośle, to jest istotne, że tam nie zasiadają posłowie w tej komisji. Tak, zgadzam się z tym. Ale te zadania powinniśmy sobie postawić i my też jako Polskie Stronnictwo Ludowe proponowaliśmy, żeby to nie tylko był rok 2007-2022, ale żeby objąć rząd także PiS-u, czyli rok 2005-2022. I to jest pełny zakres działania pracy tej komisji i za tym jesteśmy, żeby ewentualnie w nowym składzie sprawdzić, czy były wpływy, czy nie były wpływy. Bo wiemy, że w roku 2005, 2007, 2010 no wszyscy politycy całej Europy czy Stanów Zjednoczonych spotykali się z Putinem i każdy rząd określał jakoś tą współpracę, czy na niwie energetycznej, czy na niwie gazowej, zawieraliśmy umowy. To nie było tak, że Rosja była izolowana. Wszystkie państwa demokratycznej Europy, jak i Stanów Zjednoczonych współpracowały, spotykali się prezydenci. Wszyscy takie współpracę z Putinem robili. To był nie tylko Donald Tusk się spotykał w tamtym okresie z prezydentem Putinem. Wszyscy mężowie Stanów całej Europy spotykali się z Putinem. Panie pośle, ale pan mówi o spotykaniu się z Putinem, a polityka resetu to jest hasło, tak jak dzisiaj o tym już rozmawialiśmy, które tak naprawdę padło z ust Bronisława Komorowskiego, między innymi, tak? Reset z Rosją, Donald Tusk mówił o tym, że chcemy dialogu z Rosją taką, jaka ona jest. To było zacieśnianie stosunków, mimo właśnie na przykład Gruzji, mimo wcześniej Czeczenii, tak? Więc to nie były tylko rozmowy, tylko takie stosunki partnerskie, ale wręcz zacieśnianie ich, reset. I to
to jest zupełnie co innego niż klasyczne stosunki, nie uważa pan? No Rosja pokazała w ostatnim czasie swoją twarz i pokazała tą twarz imperialistyczną, na co się cały demokratyczny świat nie zgadza, ja także i Polska też się nie powinna tym zgodzić, bo te zakusy imperialistyczne Rosji, jakie w tej chwili Putin przedstawia nie tylko w stosunku do Gruzji, do Ukrainy, ale także do innych państw, wiemy jak jest szeroka polityka Putina na Bliskim Wschodzie, jakie tam w Syrii wiemy, jakie były stosunki, jak walczyli Rosjanie w Aleppo, gdzie niszczyli setki mieszkańców, tam zginęło, oddało swoje życie. Wiemy, że polityka Rosji jest na całym świecie imperialistyczna i tym zakusom Putina powinniśmy przeciwdziałać. Tylko, panie pośle, ja pozwolę sobie przypomnieć, że o tych zakusach imperialistycznych to mówił już Lech Kaczyński w 2008 roku tak naprawdę, a teraz to mamy realną wojnę. Ale zapytam jeszcze o te słowa Donalda Tuska, który powiedział o rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Oni narażają nasze fundamentalne interesy, relacje z Ukrainą, Rosją, Europą, nasz fang. Relacje z Rosją, co pan o tym sądzi? Powiedzmy, nasze relacje w tej chwili z Rosją nie istnieją, bo nasz minister spraw zagranicznych nie współpracuje w ogóle z Ławrowem czy z innymi ministrami Rosji. Nasz rząd w ogóle takich inicjatyw nie podejmuje, ale my też nie mamy żadnej współpracy z Zachodem. Powiedzmy sobie tak, kiedyś byliśmy silnym partnerem w Trójkącie Weimarskim, współpracowaliśmy z Francją, Niemcami i byliśmy silnym krajem liczącym się politycznie w Europie. Dzisiaj, no niestety, Trójkąt Weimarski nie działa, spotykamy się sporadycznie, Grupa Wyszehradzka spotyka się sporadycznie, także nasza polityka zagraniczna w tej chwili jest bardzo słaba. Co pan opowiada? Teresa Pamuła, no, tak pani poseł, bardzo proszę. Tak bardzo proszę się panie pośle, dziwię się takim stwierdzeniom, bardzo się dziwię. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o politykę z Rosją, ja mieszkam na Podkarpaciu i z racji swojego już doświadczenia życiowego wiem, w jaki sposób Rosja prowadzi politykę. Znamy to wszystko, nie trzeba nawet tak do końca badać tych dokumentów. Bardzo żałuję, że dzisiaj ta komisja będzie odwoływana, że społeczeństwo nie chce, nie dowie się, bo państwo nie chcecie, żeby się dowiedziało o tym, co robił rząd PSL-u, rząd Tuska w sprawie resetu z Rosją. Mamy proste przykłady. Panie pośle, polityka pana premiera Pawlaka, podpisywanie umów wieloletnich na gaz, które mówiły o tym, ile mamy płacić, niezależnie od tego, ile będziemy potrzebowali. I pani poseł, przenosimy się do Sejmu w tym momencie na konferencję prasową. Jabłoński. Spotykamy się dlatego, że od wczoraj obserwujemy ten wielki spektakl, jaki został zorganizowany przez głównie Platformę Obywatelską, ale również partie z nimi współpracujące w polskim parlamencie, jeżeli chodzi o pewne inicjatywy związane z powołaniem tak zwanych komisji śledczych. Mam takie wrażenie, że te komisje oczywiście mają przede wszystkim służyć realizacji politycznych celów Platformy i ich politycznych kumpli. De facto mają zmierzać do przykrycia tego, iż Platforma Obywatelska nie chce lub też nie będzie realizowała swojego programu wyborczego. W trakcie debaty, która była debatą długą, padały różnorodne argumenty, bardzo często niemerytoryczne. Najlepszym przykładem tego właśnie braku meritum w tym wszystkim i tego, że niestety na to wygląda, że te komisje śledcze wolą Platformy Obywatelskiej będą traktowane jako taka pałka polityczna na przeciwników politycznych, są chociażby uzasadnienia do poszczególnych uchwał w zakresie powołania poszczególnych komisji, na przykład komisja, która ma zbadać tak zwaną aferę wizową, szanowni państwo, ma bardzo krótkie uzasadnienie i w gruncie rzeczy najważniejsze argumenty, które są tam przytaczane, to właściwie odniesienia do artykułów Gazety Wyborczej. Nie ma żadnych konkretnych dokumentów i odniesień takich formalno-prawnych, jeżeli chodzi o jakieś konkretne nadużycia. Zawsze, szanowni państwo, my jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy otwarci do dyskusji, pod warunkiem, że ta dyskusja będzie odbywała się oczywiście w granicach prawa, na podstawie tegoż prawa. Komisje śledcze w polskim porządku prawnym były powoływane przede wszystkim po to, aby wyjaśniać poszczególne sprawy, aby służyć państwu polskiemu, organom państwa polskiego, aby
w sposób merytoryczny, kompleksowy, przy otwartej kurtynie, przed całym społeczeństwem wyjaśniać ważne dla społeczeństwa polskiego sprawy. Nie mogą one być traktowane jako pałka polityczna i taki środek do ataku swoich oponentów politycznych. Chcielibyśmy, aby w związku z tym przy powołaniu tychże komisji śledczych były zachowane normy legislacyjne, normy ustawowe w zakresie chociażby parytetów związanych z reprezentacją poszczególnych klubów, ale także zachowane były wymagania związane z tymi kryteriami, które są stawiane poszczególnym członkom komisji, które powinni oni wypełniać, jeżeli chodzi o kwestie bezstronności, pewnej merytoryczności, przygotowania merytorycznego do rozpatrywania poszczególnych spraw. Szanowni Państwo, tak jak na początku powiedziałem, komisje śledcze powinny służyć do rozpatrywania poszczególnych spraw możliwie szeroko i w pogłębiony sposób. Dlatego dzisiaj chcielibyśmy się odnieść przede wszystkim do tej komisji, która ma pracować nad tak zwaną, podkreślam, aferą wizową, czy sprawą wizy, które miały być rzekomo wydawane w sposób jakiś masowy, nielegalny. I do tej komisji chcielibyśmy wnieść kilka zasadniczych poprawek, ponieważ uważamy, że jeżeli mamy rzetelnie pracować nad sprawą wydawania wiz przez polskie placówki dyplomatyczne, to w sposób kompleksowy, całościowy tę sprawę powinniśmy zbadać i wyjaśnić nie tylko na przestrzeni tak naprawdę 2-3 lat, tak jak jest to proponowane w projekcie zaproponowanym, przedłożonym przez Platformę Obywatelską, ale uważamy, że ten problem jest znacznie szerszy, ponieważ również za czasów Platformy Obywatelskiej, na przykład w 2012 roku, dochodziło do licznych nadużyć, nieprawidłowości, o czym informowały media, w zakresie wydawania wiz dla cudzoziemców. Nie zostały wówczas wyciągnięte żadne konsekwencje polityczne, pomimo tego, że sprawa nabrała charakteru międzynarodowego. Interweniować musiała nawet ambasada francuska w związku z nieprawidłowościami przy wydawaniu dokumentów wizowych przez polską ambasadę w Łódzku. Wówczas szefem MSZ-u, który miał nadzorować również ten obszar, był przecież polityk Platformy Obywatelskiej. Jak się nie mylę, był to pan sam minister Sikorski. Szanowni Państwo, ale do meritum. Mój kolega przedstawi poprawki, które chcielibyśmy przedstawić i złożyć, jeżeli chodzi o zakres przedmiotowy i czasowy również prac tejże komisji. Szanowni Państwo, my się nie obawiamy faktów, my się nie obawiamy komisji. Wczoraj na sali sejmowej bardzo ciekawa dyskusja. Między innymi wypowiadał się na imieniu Platformy pan poseł Nitras, który pokrzykiwał, straszył, że między innymi ja będę przed tą komisją stawał. Oczywiście, Szanowni Państwo, jeżeli ta komisja powstanie, jeżeli ta komisja mnie wezwie, ja będę przed tą komisją stawał, będę przed tą komisją przedstawiał fakty. Pan poseł Nitras natychmiast uciekł z sali sejmowej po wygłoszeniu tego ostrego swojego wystąpienia. Prawdopodobnie bał się usłyszeć odpowiedzi, bo Platforma się tutaj ewidentnie czegoś obawia. My proponujemy prostą poprawkę, naprawienie tak naprawdę ich błędu, bo zobaczcie Państwo, oni są nawet merytorycznie nie do końca przygotowani. To bardzo delikatnie to określam. W tej uchwale oni określili te ramy czasowe komisji na 1 stycznia 2019. To jest ta pierwsza data, jaka ma być, jaki okres ma być objęty jej pracami. Dlaczego 1 stycznia? Pytałem o to wczoraj, nie byli w stanie mi powiedzieć. A jeszcze bardziej jest to dziwne, bo w uzasadnieniu jest 12 listopada, więc oni sami do końca nie wiedzą, wpisali jakąś datę, prawdopodobnie oparli się na jakichś publikacjach medialnych. Co więcej, pan poseł Szczerba, zapytany o to przeze mnie, wczoraj też wbiegał jeszcze na mównicę w trybie sprostowania, opowiadał o jakichś umowach, zaczął wskazywać jakieś umowy z 2018 roku. Oni kompletnie nie znają faktów w tej sprawie, wymyślają niestworzone opowieści, opowiadają o setkach tysięcy nielegalnych wiz. To wszystko wyjdzie na jaw w trakcie prac tej komisji, jeśli ona powstanie. Jestem o tym głęboko przekonany. Natomiast my, tak jak mówię, my się niczego nie boimy. Pytanie, czego boi się Platforma? Dlatego, że problem związany z mechanizmami wydawania wiz, problem, który dotyczy zresztą nie tylko polskiego państwa, dotyczy także innych krajów, wynika w dużym stopniu z umów z nierzetelnymi firmami pośredniczącymi w nawet nie tyle wydawaniu wiz, ale organizowaniu systemu składania wniosków wizowych. W przypadku polskiego MSZ-u te umowy były podpisywane w momencie, kiedy Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych z zadania Platformy, podjął decyzję o masowym likwidowaniu polskich placówek dyplomatycznych, konsularnych. Ograniczona była polska obecność dyplomatyczna. W zamian za to ta obsługa konsularna, obsługa przyjmowania wniosków wizowych przekazywana była firmom prywatnym.
My uważamy, że takie sprawy powinny być wyjaśniane przede wszystkim postępowaniami wewnętrznymi, także przez odpowiednie służby, ale jeżeli Platforma uważa, że jest niezbędna komisja śledcza do spraw tego procesu wizowego, to nie powinna kryć tych kroków Radosława Sikorskiego. I my o to apelujemy. Jeżeli nie macie nic do ukrycia, nie bójcie się. Proponujemy bardzo konkretną datę. 16 listopada 2007 roku, data powołania Sikorskiego na ministra spraw zagranicznych. To od niego się te problemy zaczęły, to on zaczął ten proces outsourcowania, podpisywania umów, tak naprawdę prywatyzowania tego systemu na rzecz podmiotów, zresztą też nie do końca, jak się okazało, sprawdzonych. Jeśli się tego nie boją, nie powinni mieć z tym problemu, jeśli nie mają nic do ukrycia. Jeśli zagłosują przeciwko, to znaczy, że czegoś się boją i myślę, że to się dość dobrze łączy też z ich planami sparaliżowania, de facto zlikwidowania prac Komisji do spraw wyjaśnienia wpływów rosyjskich. Bo w tych sprawach wizowych też mamy jeszcze jeden niezwykle istotny aspekt. Za czasów Radosława Sikorskiego, zwłaszcza tutaj mamy lata 2010 do 2015, potem jeszcze pan Schetyna był ministrem spraw zagranicznych, wydano ogromną liczbę wiz obywatelom Rosji. Nie wiemy, jakie to były mechanizmy, ale w latach 2010-2015 ponad 1 130 000. Proszę Państwa, w roku 2014, w roku ataku Rosji na Ukrainę, aneksji Krymu, okupacji Krymu, wschodniej Ukrainy, 150 000 wiz Rosjanom wydali. Jaka była tego przyczyna? Czy wszystko było legalne? Oni zarzucają nam jakieś nieprawidłowości. Niech sami wyjaśnią to, co działo się za ich rządów. My nie mamy nic do ukrycia. Co ma do ukrycia Platforma? Przekonamy się, jak zagłosują nad naszymi poprawkami. Druga kwestia, też bardzo istotna, ta druga poprawka dotyczy rozszerzenia zakresu prac komisji. Kolejny ich błąd. Jak Państwo przeczytacie artykuł 2 tej uchwały, tam jest po prostu błąd liczbowy. Oni zgubili numer 3, mają punkt 1, punkt 2, potem od razu punkt 4. My ten błąd też naprawimy, bo uważamy, że zakres prac komisji powinien być poszerzony o jeszcze jeden aspekt. O zbadanie mechanizmu tego systemowego oszustwa, tego kłamstwa medialnego, które było rozpowszechniane. Wmawiano Polakom, wmawiano naszym obywatelom, że Polska ma jakiś potężny problem z migracją, podczas gdy tak naprawdę to inne kraje Europy, te, które idą tą fatalną ścieżką przymusowej relokacji, przyjmowania nielegalnych imigrantów, to tam jest ten problem. 70 000 wiz Schengen wydała Polska w 2022 roku. Dla porównania Francja wydała 800 000, nie, przepraszam, Francja 1 400 000, Hiszpania 900 000, Niemcy 800 000. Taka jest skala, to jest rząd albo dwa rzędy wielkości więcej. Oni okłamywali Polaków w celu wpłynięcia oczywiście na wynik wyborów parlamentarnych, ale także szkodzi to wizerunkowi Polski międzynarodowemu i ta sprawa tych kłamstw medialnych, osób, które celowo kłamały w mediach, również powinna być przez tą komisję, jeśli ona powstanie, wyjaśniona. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Przepraszam, który? My to rozważamy w tym momencie, także przeanalizujemy na pewno. Będzie dyskusja na ten temat. Wtedy, jak już ten projekt będzie miał ostateczny kształt, wówczas podejmiemy klubową decyzję, jak zagłosować w tej sprawie. W pierwszym czytaniu nie będziecie wnosić. Nie spodziewam się. My już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe czy wątpliwe moralnie, u nas w Prawie i Sprawiedliwości nigdy nie było dyscypliny klubowej i każdy parlamentarzysta sam podejmuje niezależnie swoją decyzję. Ja już też komunikowałem, jak w tej sprawie się zachowam. Aczkolwiek, tak jak już wielokrotnie również mówiłem, chciałbym, aby te sprawy związane z nadliczbową ilością zarodków czy kwestie związane z obrotem tymi zarodkami były w jakiś sposób uregulowane w tym programie, który ma być przygotowany na podstawie tej ustawy, ponieważ sama ustawa i ta inicjatywa obywatelska, za którą de facto stali politycy Platformy Obywatelskiej, tego nie określa. Jest bardzo ogólnym aktem normatywnym, który de facto deleguje tylko i wyłącznie kompetencje na przygotowanie tego typu programu na ministra zdrowia. No właśnie, podobno to spotkanie jednak się nie będzie odbywało na granicy, tylko gdzieś pod Warszawą. Także musicie Państwo pytać bezpośrednio już w resorcie. Minister Gajadur podobno gdzieś pod Warszawą w którymś miejscu się umówił akurat z przewoźnikami. Także ciężko mi w tym momencie powiedzieć i podać, wskazać konkretny adres, ale proszę w Ministerstwie Infrastruktury dopytać. Nie będzie to spotkanie w każdym razie odbywało się bezpośrednio na granicy.
My w tej sprawie kierujemy się przede wszystkim polskim interesem. Strona ukraińska oczywiście zwraca się do nas z bardzo różnymi oczekiwaniami, natomiast my część tych oczekiwań spełnić nie możemy, bo to po prostu nie byłoby w polskim interesie. Sprawę prowadzi Ministerstwo Infrastruktury. Zobaczymy, jakie będą efekty tych rozmów. Będziemy też te informacje przedstawiali szczegółowo posłom, bo też takie pytania się pojawiają. Ta sprawa jest bardzo istotna. Także dzisiaj jeszcze jest Komisja Infrastruktury, potem na posiedzeniu plenarnym. Te informacje będą wszystkim przedstawione, też w miarę postępu, bo ta sprawa toczy się cały czas. Dziękujemy. Dziękuję. I wracamy do naszej dyskusji. Przed konferencją prasową mówiła Teresa Pamuła. Bardzo proszę, pani poseł. Szanowni Państwo, ta sprawa resetu zaczęła się już w momencie objęcia władzy przez Donalda Tuska 8 lat temu. Pamiętamy sprawę związaną z tarczą antyrakietową. To była pierwsza decyzja rządu Donalda Tuska, żeby zlikwidować tę tarczę, dlatego że Rosja tak chciała. I na to są po prostu dokumenty i przedstawiona rozmowa wtedy z Barackiem Obamą ujawniła właśnie to, co rząd Platformy zrobił w tamtym momencie. I to była już równia pochyła, cały reset, cała polityka ministra Sikorskiego dotycząca właśnie tego resetu, rozmowy pomiędzy służbami. To po prostu niesamowite, co zrobiono, w jaki sposób również narażono państwa NATO, konstruując taką umowę o współpracy pomiędzy służbami specjalnymi Rosji. To, o czym wiemy, a tego, czego nie wiemy, na pewno wyjaśniłaby ta komisja. To nie tylko chodziło o sprawy polityczne, ale również gospodarcze, całkowite uzależnienie się i gospodarki, i polityki od wpływów rosyjskich. Pani poseł, to pytanie zatem, jak pani to odbiera, że tutaj w Sejmie słyszymy, że będzie głosowanie nad odwołaniem członków tej komisji i nie ma de facto zapowiedzi, żeby miała powstawać ta komisja nawet chociażby w innym składzie, czy w innym kształcie, czy żeby były jakieś zmiany, tylko tutaj jest odwołanie tych członków w tym momencie, tak? I jeszcze Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, podkreślał, od czego mamy służby. A dzisiaj w tym studiu padło, tu ze strony pani senator z partii Razem i jednocześnie również Zbigniew Ziejewski to powiedział, że powinny być badane te wpływy, więc jak to odbierać? Ja odbieram to bardzo źle. Zresztą pamiętam głosowanie nad powołaniem komisji, kiedy przyszedł przewodniczący wtedy i jeszcze teraz przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk i stojąc na galeriach nawet nie potrafił zachować jakiejś takiej wyrazu twarzy, tylko jego mimika i jego cała postawa, ponieważ akurat mogłam obserwować z tego miejsca, gdzie siedzę, zachowanie pana przewodniczącego. Wskazywała na to, że to jest bardzo trudny okres dla niego, bo nie wiadomo, w jaki sposób będą wybory. A jeszcze sprawa smoleńska, te uściski z Putinem i później cały proces związany z wyjaśnianiem, oddanie całego śledztwa stronie rosyjskiej, zachowanie naszych ministrów, pani minister Kopacz i wiemy, że... Pani poseł, słyszymy w tym momencie dzwonek, więc jak rozumiem i pani poseł, i pan poseł muszą zmierzać na głosowania. Także bardzo serdecznie dziękuję. Teresa Pamuła, Zbigniew Ziejewski byli gośćmi programu Minęła Ósma. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, a my tutaj przenosimy się w tym momencie do studia i tak naprawdę przenosimy się na serwis informacyjny, a my wrócimy z programem Minęła Dziewiąta.